Rozmowa dnia. A gościem Sygnału dnia Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, w Rzeczpospolitej wywiad z nowym ambasadorem Izraela w Polsce, Jakob Liwne, mówi, takie jest przesłanie, to jest bardzo taki rzeczywiście dyplomatyczny, taki kompromisowy w duchu dialogu wywiad i wypowiedzi pana ambasadora, mówi, że chcemy, by relacje z Polską wróciły na właściwe tory. Jakie to byłyby właściwe tory z punktu widzenia Polski? Partnerskie. W dyplomacji ważne jest to, żeby rozmawiać na poziomie partnerskim ze wszystkimi partnerami, bez tez obraźliwych, bez stawiania takich słów, które później mogą być bardzo trudne do tego, żeby normalny dalszy dialog kontynuować. Wiemy, że w przeszłości ze strony Izraela takie obraźliwe sformułowania przedstawicieli władz Izraela padały. Mamy nadzieję, że przyjazd nowego ambasadora otwiera nowy rozdział. Towarzyszyłem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wręczania listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora Izraela. Byłem przy tej pierwszej rozmowie i to była rozmowa w dobrym duchu właśnie chęci przywrócenia takich poprawnych, partnerskich relacji, ale do tego jeszcze jest pewna droga. Mam nadzieję, że przyjazd nowego ambasadora ją rozpoczyna. Wydaje się, że te relacje powinny być bilateralne. Jeżeli jest nowy ambasador Izraela w Polsce, powinien być równolegle powołany ambasador polski w Izraelu. Kiedy to nastąpi? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie. Nie ma takiej zasady, że w równym czasie muszą przyjeżdżać ambasadorowie w dwóch krajach. Natomiast niewątpliwie od dłuższego czasu czekamy na już decyzję w sprawie ambasadora polskiego w Izraelu. Konieczne było najpierw wyprostowanie pewnych spraw. W tej chwili przyjazd nowego ambasadora jest takim sygnałem, mam nadzieję, na szansę na otwarcie na nowe relacje i to daje przestrzeń do tego, żeby pojechał nasz ambasador do Tel Awiwu. A kto nim będzie? Nie ma jeszcze podjętej decyzji w tej sprawie. Natomiast jest rozpoczęta już procedura w trakcie wyłaniania kandydata. Jak wiemy, jest to procedura kilkuetapowa. Ona musi chwilę trwać, bo to jest wynik decyzji porozumienia między ministrem spraw zagranicznych, prezydentem i premierem. No, w związku z powyższym proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Jedną z takich spraw do wyprostowania jest kwestia wycieczek młodzieży izraelskiej w Polsce. Oni odwiedzają miejsca ważne z punktu widzenia tego dziedzictwa Holokaustu. Ambasador jest tutaj też pytany przez Jerzego Chaszczyńskiego, czy możliwe jest jakieś porozumienie w tej sprawie. Ambasador nie udziela odpowiedzi na to pytanie, mówi tylko o tym, że te wycieczki są ważne. Wiem, że miała się odbyć wizyta delegacji izraelskiej właśnie poświęcona tej kwestii. Czy już się odbyła? Jakie są szanse na to porozumienie z pana strony? Te wycieczki, ja rozumiem, że one mają znaczenie dla strony izraelskiej, natomiast jesteśmy tutaj bardzo zdeterminowani. Mój kolega minister Paweł Jabłoński jest w intensywnym kontakcie ze stroną izraelską, żeby doprowadzić do takiego obudowania tych wycieczek, innego niż one było do tej pory, które pozwoliłoby na pokazanie prawdziwego obrazu Polski. Do tej pory te wycieczki przyjeżdżające do Polski po pierwsze były otoczone bardzo silną ochroną, która w sposób naturalny sprawiała, wywierała takie wrażenie na uczestnikach tych wycieczek, że Polska jest krajem niebezpiecznym, że tutaj jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie na nich czyha, że są być może jacyś wrodzy ludzie. Zresztą bardzo często ta ochrona w taki sposób się zachowywała wobec uczestników zewnętrznych, że to wrażenie pogłębiała. No, dodajmy jeszcze, że funkcjonariusze państwa izraelskiego wyposażeni w broń właściwie no, nie podlegali tutaj specjalnie kontroli polskich służb. No, to jest jeden element, natomiast to, co było zasadniczo najbardziej szkodliwe, to to, że wzmacniało czy też wpajało w uczestników wycieczek takie przekonanie, że przyjechali do wrogiego kraju. No to jest oczywiście nieprawda. Polska jest dzisiaj należy do grupy krajów jednym z tych, gdzie zjawiska o charakterze antysemickim, czy jakieś ewentualne zagrożenie jest zdecydowanie najniższe w Europie. No nie mamy do czynienia z jakimiś aktami regularnymi antysemickimi w Polsce. Wiemy, że takie akty zdarzają się w innych krajach na zachodzie. A czy pan w ogóle, Europy? Panie ministrze, sobie przypomina, żeby na przestrzeni III Rzeczpospolitej był jakikolwiek atak, czy próba ataku na taką wycieczkę młodzieży izraelskiej? Nie przypominam sobie, żeby w kierunku takiej wycieczki było skierowane jakieś zagrożenie, czy jakiegoś rodzaju atak. No w związku z tym tego rodzaju środki bezpieczeństwa nie są uzasadnione, a tak jak mówię, mają ten szkodliwy efekt. Więc wycieczki powinny przyjeżdżać, natomiast powinny z jednej strony właśnie no nie wpajać jakichś stereotypów, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Z drugiej strony ważne jest to, żeby pokazywały też Polskę taką, jak ona jest dzisiaj. Nie tylko przez niewątpliwie ważny element edukacji o miejscach pamięci, o miejscach Holokaustu, ale też dzisiejszą Polskę, która jest otwarta, wielokulturowa, przyjazna wielu wyznaniom, nowoczesna
można jako kraj rozwijający się gospodarczo, wiele projektów młodzieżowych, no można to wszystko pokazać, tylko trzeba po dwóch stronach chcieć. Mam wrażenie, że te pierwsze rozmowy no, dają pewną szansę na to, żeby ułożyć to w taki sposób, który będzie pokazywał rzeczywiście pełny obraz Polski. Czy stanowisko polskiego MSZ-u jest takie, że powrotu do tych wycieczek z tą obstawą uzbrojonych funkcjonariuszy służb specjalnych Izraela nie będzie miał miejsca? Nie widzimy przestrzeni, żeby kontynuować to w takiej formule, która jest formułą, która pokazuje nasz kraj w absolutnie nieprawdziwym świetle. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do tego wywiadu z Rzeczpospolitej. Nowy ambasador jest też pytany o te kwestie braku sankcji. Rząd Izraela się nie przyłączył do sankcji wymierzonych w Rosję. No, ambasador to tłumaczy bezpieczeństwem Izraela, tym, że od 2015 roku lotnictwo rosyjskie jest obecne w Syrii. No i tutaj to zagrożenie ze strony Iranu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela. No ale także jest wytknięte tutaj w tym wywiadzie, że ambasador nowy był w 2020 roku na Placu Czerwonym w Moskwie, miał na głowie radziecką furażerkę z czerwoną gwiazdą. No i nowy ambasador jest dyplomatą urodzonym w dawnym Związku Radzieckim. No pytanie, czy w takim razie no jednak Izrael przysyła takiego dyplomatę, czy w ogóle nas coś łączy, jeżeli chodzi o te kwestie w tej chwili wojny na Ukrainie? W kwestii wojny na Ukrainie niewątpliwie są pewne różnice między postawą Polski i Izraela i to nie ma nic wspólnego z przyjazdem tego czy innego ambasadora. One po prostu politycznie występują, to widzimy od początku agresji. Nasze oczekiwanie wobec wszystkich partnerów, z którymi prowadzimy dialog, także tych, z którymi się nie zgadzamy w niektórych kwestiach, tak jak Izrael, jest bardzo jasne. To znaczy powinniśmy zrobić wszystko, żeby zatrzymać łamanie prawa międzynarodowego, ludobójstwo, agresję na suwerenne państwo, podważanie jego granic. I takie stanowisko prezentujemy również wobec władz Izraela, czy w tym przypadku wobec ambasadora Izraela. To także było tematem tej pierwszej, tak jak mówię, ona zwykle jest kurtuazyjna, ale w tym przypadku była też wypełniona szeregiem konkretów rozmowy pana prezydenta z nowym ambasadorem. Panie ministrze, kwestia reparacji zapowiedzianych, to temat wrócił po wypowiedzi publicznej prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale politycy opozycji mówią, że to jest tylko temat pod wybory, że wraca wtedy, kiedy jest kampania wyborcza. Z punktu widzenia MSZ-u, czy jest w ogóle rozważana faktycznie, no, działa Instytut Strat Wojennych, działa też poseł Mularczyk, jego komisja. Pytanie, czy pojawi się, jeśli tak, to kiedy, czy będzie w ogóle taki moment, bo mówił też wczoraj Krzysztof Sobolewski o zbudowaniu pewnej kampanii informacyjnej międzynarodowej. Nota dyplomatyczna rządu polskiego do rządu RFN, że my domagamy się reparacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pełni rolę wykonawczą w polityce zagranicznej, w szczególności w tak ważnych kwestiach, wobec decyzji politycznych. W związku z powyższym nota dyplomatyczna jest tym ostatnim akcentem działania, wtedy kiedy wcześniej zapadają ustalenia na podstawie analiz. Wiemy, że to jest prowadzone cały czas przez posła Mularczyka, to znaczy przygotowanie tego raportu dotyczącego strat wojennych i ewentualnych możliwości odszkodowań w tej sprawie. Po zakończeniu prac nad raportem musi zapaść decyzja polityczna, także po analizie prawnej, jakie są możliwe ścieżki dochodzenia tych reparacji. Zapaść decyzja polityczna, w jaki sposób i czy dochodzimy reparacji. Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że powinniśmy ten temat położyć na stole. Uważam, że Niemcy, i tutaj w pełni podzielam zdanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, rozliczyły się wobec bardzo wielu krajów za popełnione 70 zbrodnie. Krajów, w tym na przykład Meksyk. Dokładnie tak, natomiast Polska została zniszczona, miasta polskie wyglądały tak jak te miasta na Ukrainie niektóre. Dokładnie tak, Polska poniosła proporcjonalnie no zdecydowanie jedne z największych strat, jeżeli w ogóle nie największe straty w trakcie II wojny światowej, tymczasem ogół wypłaconych odszkodowań, z tego ogółu odszkodowań około 1% został wypłacony Polsce, to są jakieś symboliczne kwoty w odniesieniu do części, bardzo niewielkiej części ofiar wojny, wiemy to była Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, to, trudno to uznać za jakiekolwiek rozliczenie się z przeszłością realne. W związku z tym ta fundacja to wypłacała takie odszkodowania, że jeżeli ktoś pracował kilka, 5 lat, bo ja rozmawiałem też z takimi ludźmi, 5 lat przymusowo w Niemczech, to dostawał na przykład jedną emeryturę więcej. No właśnie, więc to nawet uznać trudno za symboliczne kwoty. W związku z tym, no trudno uznać ten temat za zamknięty. Ja go absolutnie nie uznaję za zamknięty. Natomiast, tak jak mówię, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych czekamy na finał prac nad raportem, na decyzję polityczną. Jesteśmy gotowi
do tego, żeby tę kwestię podnosić. Jeszcze jedno zdanie tylko uzupełnię. Natomiast naszym zadaniem jest też cały czas utrzymywanie tego tematu na agendzie rozmów. Taka jest decyzja w tej sprawie i to robimy oczywiście. Niemcy wiedzą, że dla nas ten temat nie jest zamknięty i konsekwentnie on jest na agendzie w zasadzie wszystkich rozmów ze stroną niemiecką. To tylko krótkie pytanie, dosłownie jedno zdanie. Czy dobrym krokiem pierwszym byłaby uchwała Sejmu, tak jak to zrobił parlament grecki? No, uchwała Sejmu w tej sprawie była. Ale z żądaniem. Bodaj w 2004 roku, jeśli się nie mylę. I to jest oczywiście, ta uchwała pozostaje w mocy. Można by po raz kolejny przypomnieć to uchwałą Sejmu, natomiast nie. Sądzę, że dzisiaj konieczne jest zakończenie prac nad raportem i wybranie dobrej ścieżki do dochodzenia tych roszczeń. Szymon Szynkowski-Walsenk, wiceminister spraw zagranicznych, jest gościem Sygnału w Niaciąg. Dalsze naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki. Panie ministrze, to jeszcze w kontekście reparacji. Pan oczywiście zna te wypowiedzi zarówno ministra spraw zagranicznych, kanclerz Merkel, czy za czasów teraz administracji kanclerza Scholza. Politycy niemieccy są konsekwentni. Uważają, że ta sprawa jest zamknięta, uregulowana, odwołują się do tej umowy, którą jeszcze zawarło państwo PRL-owskie z NRD i odwołują się jeszcze także do tej umowy o dobrosąsiedzkich relacjach premiera Mazowieckiego z kanclerzem Kohlem. Czy MSZ analizował te dokumenty, czy faktycznie państwo niemieckie może na takich podstawach prawnych występować? Analizowaliśmy te dokumenty. Uważamy, że ten dokument, między innymi z lat 50., z roku 53., na który powołuje się strona niemiecka, on jest obarczony wadą prawną i w związku z tym trudno go uznać za dokument, w którym tak naprawdę można powiedzieć tą zasadniczą wadą prawną, że nie był podejmowany, ta decyzja nie była podejmowana w warunkach suwerenności państwa polskiego. Ale jeżeli wejść w głąb, to tam jest kilka innych wątpliwych elementów prawnych, natomiast to jest ten zasadniczy. No, w związku z powyższym nie może niepodległe państwo polskie suwerenne podnosić konsekwencji decyzji podjętych w czasie, w których było do tych decyzji, można powiedzieć, zmuszone. To jest pierwszy element. Drugi element, powoływanie się na inne dokumenty. Traktat 2+4, niektórzy się powołują, niektórzy na traktat polsko-niemiecki z 91 roku. No, tam nie ma nigdzie mowy o zrzeczeniu się reparacji. To, że powołuje się na to, że temat nie został tam podjęty w żaden sposób i należy to uznać za milczące zamknięcie tematu, to jest bardzo wątpliwe. Ja nawet czytałem takie tezy, ponieważ tym tematem też, muszę powiedzieć, się dość szczegółowo zajmowałem. Takie tezy w niemieckiej doktrynie stawiane, że skoro przez 50 lat temat nie został podjęty, to uznaje się zwyczajowo, że 50 lat to jest taki temat, że jak się nie podejmowało tego tematu, no to w zasadzie on, można powiedzieć, ulega przedawnieniu. No to są tezy wyjęte z kapelusza oczywiście i można różne uszyć konstrukcje prawne i to w niemieckiej doktrynie się działo, żeby starać się uciekać od odpowiedzialności, ale stan prawny dzisiaj jest taki, że ta odpowiedzialność pozostaje przy państwie niemieckim i w mojej głębokiej opinii przyjdzie moment, w której tej odpowiedzialności trzeba będzie również formalnie dochodzić. Panie ministrze, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidacja Izby, dotychczasowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Mieliśmy takie wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, że dziękuję prezydentowi Andrzejowi Dudzie za podjęcie tej nowelizacji, za to, że to spełnia wymogi stawiane przez Komisję Europejską. Tymczasem w środę poznaliśmy raport kolejny na temat praworządności w Polsce. Bardzo duże zastrzeżenia, między innymi nawet zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób Polska pomaga uchodźcom z Ukrainy. No ale mieliśmy także już takie wypowiedzi i szefowej Komisji Europejskiej, i zastępczyni Wery Jourovej, które mówiły, że jednak ta nowelizacja nie spełnia wymogów. Czy rząd polski, czy prezydent zostali oszukani przez szefową Komisji Europejskiej? Nie, myślę, że w Komisji Europejskiej cały czas są obecne takie tendencje, które obserwujemy nie w ostatnim roku czy dwóch, tylko obserwujemy na przestrzeni ostatnich 20 lat, gdzie Komisja uzurpuje sobie pewne prawa do zabierania głosu w kwestiach, które nie zostały jej w żaden sposób powierzone jako kompetencje traktatowe. A mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, ponieważ znowu ten temat też, można powiedzieć, naukowo się nim zajmuję od ponad 20 lat procedurami stanowienia i wykonywania prawa unijnego. I ten proces rozlewania się kompetencji europejskich poza traktaty, to, że instytucje unijne
uzurpują sobie, czy wyinterpretowują na bazie istniejących traktatów jakieś kompetencje, których de facto państwa im nie przekazały, to jest proces, który obserwujemy co najmniej od czasu traktatu z Maastricht. Natomiast on w ostatnich latach się nasilił i zaczął być wykorzystywany ideologicznie w stosunku do krajów, z którymi jest nie po drodze ideologom, a tacy niestety również zasiadają w Komisji Europejskiej. Także w tej warstwie urzędniczej jest wiele osób, które uważa, że Komisja Europejska powinna nie tylko trzymać się traktatów, ale realizować również pewne polityczne, ideologiczne cele. No i te głosy przebrzmiewają w niektórych dokumentach wydawanych przez Komisję Europejską, takich jak ten raport. On nie ma znaczenia prawnego. To chciałem z całą stanowczością podkreślić, że on nie ma mocy wiążącej prawnie. Czyli on do niczego nas nie zobowiązuje. Polski rząd nie musi i rozumiem, nie będzie reagował na to. Absolutnie nie musi na to w żaden sposób reagować. A zareaguje? Tylko nie wydaje mi się, żeby na zalecenia, wie pan, w jakiś inny sposób reagować niż moim komentarzem ewentualnie u pana w programie czy przy innej okazji medialnej. Natomiast oficjalna reakcja na zalecenia, które w żaden sposób nie mają umocowania prawnego, na przykład zalecenie dotyczące rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Nie ma żadnej kompetencji Komisja Europejska do tego, żeby decydować, w jaki sposób tą strukturę ułożymy formalnie. W związku z tym to jest puste zdanie. No to jest taka opinia, która jest opinią w dyskusji w raporcie Komisji Europejskiej. Wracam na moment do tego, co pan mówił o kontekście wycieczek młodzieży z Izraela w Polsce. Mówił pan o tym, że no właśnie ta asysta funkcjonariuszy państwa izraelskiego uzbrojonych powoduje takie przekonanie tych młodych ludzi, dla których jest to pierwszy styk z państwem polskim, że tu jest jakieś zagrożenie, że może to są jakieś antysemickie nastroje. Mówił pan o tym, że to, z tym trzeba walczyć. No tymczasem jest też tak, że w tym raporcie pojawiają się stwierdzenia o tym, że w Polsce dziennikarze są atakowani fizycznie, werbalnie, że dyskryminowane są osoby LGBT. No może ta reakcja powinna być stanowcza państwa czy MSZ-u? Znaczy, my na tego rodzaju tezy formułowane na poziomie oczywiście politycznym w warstwie komentarza reagujemy. I to jest potrzebne. I walka z fake newsami, bo to trzeba tak wprost określić, rozsiewanymi niestety również w dokumentach europejskich. To nie jest pierwszy taki dokument. Jeżeli państwo sięgniecie do rezolucji nielegislacyjnych, czyli znowu dokumentów niewiążących prawnie Parlamentu Europejskiego w przeróżnych sprawach, no to można albo usiąść i się śmiać, albo płakać nad tezami, wieloma tezami tam postawionymi. Ja miałem okazję szereg takich dokumentów czytać. To po pierwsze, że one poświęcone rzekomo jednemu tematowi mówią o wszystkim, stawiają tam tezy zupełnie oderwane od rzeczywistości i mają niestety taki cel, żeby wywołać wrażenie jakiegoś problemu, który de facto nie istnieje. Oczywiście z tym w warstwie takiej publicystycznej i retorycznej walczymy, także na poziomie debaty politycznej, choćby w Parlamencie Europejskim. Natomiast jak chodzi o reakcję formalną, to wie pan, no to by było nadawanie tylko pewnej rangi tym dokumentom, której te dokumenty nie mają. Panie ministrze, to jeszcze jedna kwestia. No, zbrodnia, kolejna zbrodnia rosyjska w Winnicy. Śmierć co najmniej 23 osób, także są kobiety, dzieci. Po prostu ludzie, na przykład dziewczynka, która szła na zajęcia muzyczne. Trzeba mówić o tym, są twarze też tych osób. Prezydent Zełenski mówi o tym, że trzeba powołać specjalny trybunał. Pytanie, czy w ogóle jest taka atmosfera międzynarodowa do powołania tego trybunału, ale też drugie pytanie o sankcje. Bo Komisja Europejska uznaje, że na przykład transport drogowy przez terytorium Unii Europejskiej do okręgu kaliningradzkiego łamie sankcje, ale transport kolejowy już nie łamie. No, gdyby nie groza wojny, to można by było się śmiać z tego. Panie redaktorze, po pierwsze atak w Winnicy, przypomnę, miasto, w którym nie ma żadnej infrastruktury wojskowej, atak wymierzony w cywilów z wieloma ofiarami, barbarzyńskie działanie, nie znajdujące usprawiedliwienia. Wczoraj mówił o tym prezydent Zełenski, że Rosja powinna zostać uznana za państwo terrorystyczne. Uważam, że to jest stwierdzenie uzasadnione. W sytuacji, w której podejmowane są ataki wprost wymierzone w miasto, w którym nie ma żadnej infrastruktury wojskowej, to cóż to innego jest, jak nie właśnie terroryzm wobec ludności cywilnej, mający na celu zastraszenie ludzi mieszkających na terenie całej Ukrainy, bo jeżeli atakiem może stać się miasto, które w żaden sposób, tak jak mówię, nie stanowi celu wojskowego, to znaczy, że każdy na terenie Ukrainy może czuć się zagrożony i taki, jak sądzę, efekt chcą wywołać rosyjscy barbarzyńcy, którzy takie ataki przygotowują. To jest jeden element. Drugi element, pan pyta o odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność, o tym mówi premier polskiego rządu, minister spraw zagranicznych w polskim rządzie, przy różnych okazjach, że Rosja nie może uniknąć tej odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne za tego rodzaju akty barbarzyńskie, także akty ludobójstwa, nie mogą uniknąć odpowiedzialności. Odbyła się konferencja w Hadze.
wczoraj właśnie między innymi poświęcona tej kwestii dotyczącej odpowiedzialności. No i jest zgoda ponad 40 państw, które brały udziały w tej konferencji, również przewodniczącego prezesa Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, co do tego, w jaki sposób w tej chwili procedować, żeby nie pozwolić na uniknięcie tej odpowiedzialności. To jest jedno z najszybciej rozpoczętych postępowań w ogóle przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w historii. Niestety, bo ja bardzo żałuję tego, ale jest to instytucja, która nie reaguje w sposób taki bardzo szybki i zdecydowany na tego rodzaju akty. W tym przypadku nacisk międzynarodowy też powoduje, że ta sprawa idzie szybciej niż inne do przodu. Mam nadzieję też, że przyniesie szybszy efekt. A te sankcje Komisji Europejskiej? No, to jest rzeczywiście rzecz, która może budzić pewne wątpliwości. My skupiamy się na tym, żeby szósty koszyk sankcyjny nie był relatywizowany. I to zarówno przez państwa członkowskie, gdzie także pojawiają się takie tendencje, próby obchodzenia niektórych sankcji indywidualnych. Dzisiaj uszczelnienie systemu szóstego koszyka sankcyjnego jest ważniejsze niż prace nawet nad siódmym koszykiem sankcyjnym. Ważne jest, żeby to, co zostało ustalone, było wykonywane. Dyskusja o obwodzie kaliningradzkim pokazuje, że jest naszą rolą w tej chwili podkreślanie tego, żeby właśnie tej relatywizacji nie było. Opowiadamy się za tym, żeby sankcje były twarde i w przypadku Polski te sankcje wprowadzone na poziomie krajowym są jedne z najtwardszych w Unii Europejskiej. Od naszych partnerów oraz od instytucji europejskich oczekujemy tego samego. Szymon Szynkowski-Wolsenk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal.